Samotny wilk Leon. W swojej jamie wilk Leon jest samotny i dlatego bardzo smutny. Wilk Leon żyje zupełnie sam. Nie ma prawdziwych przyjaciół. Wprawdzie wszystkie zwierzęta leśne go znają, ale za każdym razem, gdy go dostrzegą, uciekają przed nim. Kiedy Leon zbliży się do zająca lub wiewiórki, aby im powiedzieć dzień dobry, natychmiast wołają, że się spieszą i uciekają. Jeleń i łania zawsze trzymają się z dala od niego, a dzik, który przeważnie jest w złym humorze, w ogóle nie interesuje się wilkami. Tak naprawdę to wszystkie zwierzęta boją się Leona. Omijają go i pilnują się, żeby go nie spotkać. To nie moja wina, że mój ojciec, mój dziadek, mój pradziadek i mój prapradziadek źle się zachowywali, powtarza często wilk. Jedynym zwierzęciem, z którym od czasu do czasu Leon może porozmawiać, jest lis Filut. Jednak wilk mu trochę nie ufa. Źle mu z oczu patrzy, chyba jest złośliwy i nie za bardzo uczciwy. Ponieważ jednak nie ma innego przyjaciela, Leon jest zadowolony, że go spotyka. Pewnego dnia Leon i Filut wymyślili zabawę w wilka. Leon oczywiście grał rolę wilka. Bawili się już od dawna, gdy w pewnej chwili Filut zapytał: wilku, gdzie jesteś? Co robisz? Ale nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie. Zdziwiony Filut jeszcze raz zawołał. Ciągle nie było odpowiedzi. Czyżby Leon zachorował? Filut ruszył na poszukiwania. Wreszcie za krzakami znalazł Leona. Tkwił nieruchomo, trzymając głowę między łapami i wydawał się bardzo smutny. Filut zbliżył się i zapytał ze złością. Dlaczego przestałeś się bawić? Jestem zmęczony, zamruczał Leon i ta zabawa zaczyna mnie nudzić. Niemądry jesteś. Przepraszam. Czy jesteś chory? Może zawołam doktora? Bardziej grzecznie powiedział Filut. Lekarza, westchnął Leon. Nie jestem chory. Tylko nudzi mi się to wszystko. Jestem zbyt samotny. Ja ciebie lubię. Jesteś dla mnie miły, wilku. Nie gniewaj się, ciągnął dalej Leon. Ale nie widzę cię zbyt często. Ja chciałbym mieć dużo przyjaciół. Ja także żyję samotnie, zwierzył się Filut. I jest mi z tym dobrze. Ale jeśli tobie się tak bardzo nudzi, idź, zobacz się ze zwierzętami, które mieszkają w gospodarstwie. Może one będą chciały być z tobą. Mówię ci, to dobry pomysł. Leon zamyślił się i w końcu stwierdził, że pomysł Filuta jest doskonały. Masz rację. Jutro pakuję swoje walizki i idę zamieszkać w gospodarstwie. Na pewno tam będę bardzo szczęśliwy. Znam kilka tłustych kur w kurniku. Gdy się urządzisz, zaproś mnie, chytrze zauważył lis Filut. I śmiejąc się, odszedł. Leon nie zrozumiał ostatnich słów Filuta. Nie zwracając jednak na nie uwagi, zaczął marzyć o swoich nowych przyjaciołach. Nazajutrz Leon, tak jak postanowił, opuścił swój dom i powędrował w kierunku gospodarstwa. Był tak szczęśliwy, że nawet klucze do drzwi jamy wyrzucił do strumyka. W pobliżu gospodarstwa
nie spotkał nikogo. Zdecydował się wówczas wejść do pierwszego zabudowania, na które się natknął. Była to owczarnia. Wewnątrz spokojnie odpoczywało jagnię. Gdy tylko zauważyło Leona, zaczęło beczeć. Na pomoc! Pomóżcie! Wilk tu jest! Przerażony tym rwetesem, Leon uciekł. Trochę dalej popchnął drzwi do jakiejś zagrody i od razu usłyszał głośny lament. To koza zaczęła wrzeszczeć na cały głos. Na pomoc! Na pomoc! To wilk, który zjadł moją kuzynkę, małą kozę pana Nowaka. Leon nic nie rozumiał. Dlaczego zwierzęta są przerażone, gdy go widzą? Stanął pośrodku podwórka, nie wiedząc, dokąd ma iść. I w końcu usiadł. Nie usłyszał dreptania dwóch, potem trzech, a wreszcie czterech kur, które zbliżyły się do niego. Czy pan czegoś szuka? Zapytała jedna z nich. To znaczy, widzi pani, chciałbym zrozumieć to, co mi się przydarzyło. Lis mówił mi, że tutaj w gospodarstwie jest prawdziwy raj dla zwierząt, że znajdę tu przyjaciół. O kim pan mówi? Zagdakały wszystkie kury jednocześnie. On mówi o lisie, powiedziała jedna z nich. Tak, dokładnie, tak, o lisie. Wszystko słyszałam. W jednej chwili zakotłowało się i zawirowało. Leon nie zdążył nawet nic wyjaśnić. Na pomoc! On jest przesłany przez lisa! Kury rozbiegły się w różnych kierunkach, odgrażały się, gdakały, biły skrzydłami. Wkrótce nadbiegł kogut wraz z indykami. Zrobiło się tłoczno i hałaśliwie. Leon za nie mówił ze zmartwienia. Nie śmiał też poruszyć się. Był taki nieszczęśliwy, zupełnie samotny pośród tej całej wrzawy. Nikt nie chciał go wysłuchać. Gdakanie zwabiło inne zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie. To jest on, to jest wilk. Chodźcie tu wszyscy. Trzeba go przepędzić. Zgnębiony Leon, zaskoczony, że budzi tyle strachu, zdobył się na odwagę i z oczami pełnymi łez powiedział: przepraszam was, tak bardzo chciałem mieć przyjaciół. Myślałem, że znajdę ich wśród was, ale wszędzie, którędy przechodzę, sieję tylko przerażenie. Dlaczego? Czy nikt nigdy nie będzie chciał mnie kochać? Jego cierpienie było tak wielkie, że zwierzęta zaczęły żałować swojego zachowania. Bajtek, stary pies podwórzowy, zbliżył się do Leona i położył mu łapę na ramieniu. Jestem już stary i zmęczony. Potrzebuję kogoś, kto przejąłby służbę. To nie jest trudne. Jeśli się zgodzisz, nauczę cię, jak to się robi. Wilk przystał z radością na propozycję Bajtka i już następnego dnia zaczął wypełniać swoje nowe obowiązki. Przywiązanie i łagodność Leona szybko uczyniły z niego najlepszego przyjaciela gospodarza i wszystkich zwierząt w gospodarstwie. Od tego dnia wilk nigdy nie żałował, że opuścił swój samotny dom w lesie.